jest telefon, czyli rzecz, bez której aktualnie większość z nas, no, nie wyobraża sobie życia. A to jest karta SIM, którą praktycznie każdy z was od razu po zakupie smartfona wsadził do środka, no i na której jest zapisany wasz numer telefonu. Ten numer to właśnie jedna z największych tajemnic każdego youtubera, dlatego że jego wyciek do internetu, no niestety wiąże się z koniecznością jego zmiany. Mi osobiście taka sytuacja na szczęście jeszcze się nie przydarzyła, ale zastanawiałem się zawsze, co by było, gdyby mój numer wylądował w internecie. No i dzisiaj to sprawdzimy. Właśnie dlatego za chwilę na moim Instagramie opublikuję w relacji na 24 godziny mój numer telefonu, ale oczywiście nie ten, który znajduje się tutaj i którego używam na co dzień, tylko mój drugi numer telefonu, który znajduje się w tym zastępczym smartfonie, no i który po tym odcinku ulegnie autodestrukcji. Ale samo udostępnienie numeru to dopiero początek, dlatego że mamy przygotowanych dla naszych widzów parę naprawdę ciekawych wyzwań, no dzięki którym po pierwsze będą mogli trochę wygrać, a po drugie będą decydowali o tym, jak będzie wyglądał nasz dzień. Zanim jednak udostępnimy numer i zanim odbierzemy pierwsze połączenie, to strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie dobić tutaj 25 tysięcy lajków. A jeśli jesteście nowi i trafiliście na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. No dobra, relacja na Instagrama jest już przygotowana. Tutaj jak widzicie jest ten mój drugi numer, który specjalnie kupiłem na potrzeby tego filmu i od razu mówię, że gdy wy go oglądacie, to no jakby ten numer jest już nieaktywny i nie musicie tracić czasu i na niego dzwonić, bo no i tak po prostu nikt nie odbierze. I właśnie Natalia, a propos odbierania, to może zrobimy tak, że pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni, dostanie jakąś nagrodę. Okej, to jest spoko pomysł. Tylko musimy jakoś ogarnąć, wiesz, jaką nagrodę dać. Ja proponuję jakiś hajsik i może hajsik w zależności od tego, jaką liczbę poda. Dobra, to może od złotówki do 500 zł? Okej, no to sporo, ale dobra, może być, zobaczymy ile powiedzą, bo wydaje mi się, że to będzie albo gdzieś bliżej zeta, albo bliżej tej górnej granicy. No dobra, w takim razie uwaga, w tym momencie relacja opublikowana, czekamy na pierwszy telefon i zobaczymy, kiedy zadzwoni. Okej, jest pierwsze połączenie, uwaga, odbieramy. Halo, halo. Połączenie zakończone. No nie! Ktoś miał taką szansę na zgadnięcie hajsika, ale niestety. Okej, jest kolejna uwaga. Halo, halo. Halo. Siema. No nie, no czemu się rozłączają ludzie? Co jest? Dobra, jest kolejny, uwaga, od razu odbieramy. Halo, halo, siemanko, witam. Siemanko, siedzę na lekcji. A, siedzisz na lekcji, dobra, stary, jak masz na imię? Dominik. Dominik, dobra, Dominik, krótka piłka. Podaj liczby od 1 do 500. 4. 4? Tak. Na pewno? Daj trochę więcej. 4, no dobra, stary, to w takim razie wygrywasz 4 złote blikiem. Myślałem, że będzie trochę więcej. Jakbyś powiedział 5 stówek, to miałbyś 500, ale no niestety, wygrałeś 4 ziko. Dobra, przelej na schronisko, nara. Tak? Dobra, nara, trzymaj się. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszycie, ale w tle dzwoni telefon, ciągle przychodzą SMS-y, ale zanim odbierzemy kolejny, to chcę wam pokazać, że na pierwszy telefon, niestety głuchy, czekaliśmy 38 sekund, no ale potem, jak już pierwszy zadzwonił, to kolejne pojawiały się mniej więcej co sekundę. Teraz na ekranie widzicie, jak szybko przychodzą kolejne SMS-y. Oczywiście numer i treść jest zablurowana, no bo nie chcemy, wiecie, zdradzać numeru, które do nas piszą. Z wiadomości zaraz wam niektóre pokażemy, ale patrzcie na ten suwak, ile tych wiadomości w ciągu tych, powiedzmy, 2 minut już tutaj przyszło. Przecież to jest jakiś szok. W wiadomościach wyskoczyło mi też coś takiego jak ochrona przed spamem i nie wiem, co to jest, ale no musimy to wyłączyć, bo dzisiaj chcemy, żeby widzowie spamowali. Dobra, słuchajcie, znalazłem zbiórkę na Otus Animal Schronisko Ciapkowo w Gdyni, więc niedaleko nas i z racji tego, że no Dominik powiedział, co prawda, 4 złote, ale wybrał szczytny cel, to pomnożymy te jego 4 zł razy 100 i przelejemy na schronisko 400. Jak widzicie, moja wpłata już wpłynęła do schroniska, więc czas sprawdzić, co tutaj się dzieje, bo no na chwilę wyciszyłem ten telefon. Zanim odbierzemy kolejne połączenie, to stwierdziłem, że chwilę możemy poczytać SMS-y, bo czasami trafiają się tutaj niezłe perełki, ale tutaj akurat jedna z normalniejszych wiadomości, czyli pozdrawiamy z akademickich mistrzostw Polski w piłkę nożną kobiet, także dziękujemy za pozdro, również pozdrawiamy. W tej wiadomości na przykład propozycja od widza, ale no nie, no dzięki, ale nie skorzystam. O, tutaj na przykład widzowie, wiadomość dla was, proszę bardzo, zróbcie z tym, co chcecie. Dobra, Natalia, ktoś napisał, że zrobi kontent, tylko żebyśmy zadzwonili, please, że opowie mi coś. Próbujemy? Spróbujmy, zobaczymy, widzowie, co to będzie za kontencik. Halo? 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 No, siema, dzwonię, bo podobno jakiś kontencik masz. No, bardzo możliwe. No to dawaj, zrób ten kontent, śmiało. Serio mówisz? No serio mówię, no, czas antenowy jest twój. A, no niestety. Kolejna ciekawa wiadomość, która zasługuje na to, żeby zadzwonić, bo jak widzicie, ktoś napisał, że dzień dobry, tutaj myjnia helikopterów i informujemy, że pana helikopter został umyty. Proszę zadzwonić pod ten numer po więcej informacji, więc dzwonimy. Pojawił się widzę mały problem, bo za każdym razem, jak próbuję do kogoś zadzwonić, to wyskakuje mi komunikat, że sieć zajęta. W ogóle nie ma sygnału, wiecie, od razu jakby mnie rozłączało, jest pi, 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 pi i wyskakuje sieć zajęta i sprawdziliśmy. Jest to komunikat tak zwanej zajętości sieci poprzez przeciążenie, co oznacza brak wolnych kanałów sieci radiowej operatora. To nieźle.
Słuchajcie, to jest taki, że teraz odbieram telefon i czekam, aż widzowie dadzą mi może jakieś wyzwanie, albo wiecie, może będą kazali mi coś zrobić. Jak będzie coś ciekawego, to no wtedy wam pokażę. No, halo? Halo, Nitro. Siema, co tam? Siema, Nero. Elo, elo, co tam? Nagrywasz odcinek, widzieliśmy na Instagramie. Jest nagrywane ostro. Może macie dla mnie jakiś coś pod kontencik, czy nie? Czy tylko tak dzwonicie? Dzwonimy, żeby z tobą pogadać. A skąd jesteście? Z Gdańska. Z Gdańska jesteście? Z okolic. A okolice to jak daleko od Gdańska? 20 kilometrów. A może byście chcieli coś potrzebowali z Gdańska, żeby wam przywieźć, czy coś, jak macie 20 kilometrów? Zróbmy tak, przyślijcie nam adresik, gdzie moglibyśmy podjechać i my wam coś tam podrzucimy, dobra? Dobra. Natalia, jakbyśmy zawieźli im pizzkę jakąś? Myśleliście, ja myślałam o słodyczach Sweet Planet. Słodycze Sweet Planet, tylko właśnie nie wiem, czy mamy jakieś. Zejdzie nam dużo czasu. Z pizzką zejdzie dużo czasu, faktycznie mamy lekarza dzisiaj, Natalii. Mamy tutaj dwa ogromne kartony z rzeczami ze Sweet Planet, które mamy w domu. Nie możemy niestety wszystkiego im dać, bo parę rzeczy potrzebujemy, nie? Dla znajomych i w ogóle. Ale coś wybierzemy, może te ładne lejsy. O tak, widzowie, to jest mega ładna paczka, no chłopaki na bank tego nie jedli. Wydaje mi się też, że są tam dwie osoby. Dwa sneakersy kokosowe. Po jednym, dobra, dawaj, bierzemy. Warheadsy możemy dać, no, pewnie. Nie. Kurde, ale śmiesznie wyszło, nie? Że akurat dzwonili, mamy do nich 20 km jakieś, więc całkiem blisko. O, weźmy te żelki, to są, słuchajcie, takie żelki z dipem, czyli z takim sosem, w którym możecie żelki maczać i potem jeść tego. Tym sosem. Na bank tego też nigdy nie jedli. O, w tym drugim kartonie mamy też Kinder Duo. Natalia, możemy wziąć im chyba, nie? Będzie spoko. O, dobra, to też są meksykańskie Pringles, więc chyba będzie git. Paczka do widzów gotowa, tak to wygląda, więc lecimy do samochodu i jedziemy im to zawieźć. Zobaczymy, czy będą jeszcze na miejscu. Dobra, słuchajcie, wjeżdżamy do ich miejscowości, mamy do celu jeszcze 2 km, więc zobaczymy, czy będą na miejscu i czy nas nie wystawili. No, szukamy placu zabaw jakiegoś, gdzieś tu powinien być, wydaje mi się. Na razie nic nie widzę, Karol. Nie widać, no. Karol, wyjeżdżamy już z miejscowości, tam jest znak, że się kończy. Czekaj, dobra, to musimy zawrócić. No halo, gdzie jesteście? Bo my jesteśmy pod Livio sklepem i nie wiem, czy przyjechaliśmy już, czy nie. Jest Livio, no. Pojedźcie prosto do skrzyżowania. I ta, ale tam już jest znak, że kończy się ta miejscowość, tak? To dobrze? Czy mamy jechać w stronę kościoła, czy jakby od kościoła w drugą stronę? W stronę kościoła? Jest chyba. Pewnie, pewnie. Cześć. Sama jesteś? Tak, Igor musiał jechać na krypto. A, musiał jechać, dobra, spoko. To tutaj jest paczuszka. Podzielisz się z Igorem, co najwyżej. Tak, rzeczy z naszego sklepu ogólnie, nie? Jakieś słodycze i w ogóle. Dobra, foteczka? Tak. No to dawaj, śmiało. Super, dobra, dzięki. Dzięki. Miłego dzionka, hejka. Okej, słuchajcie, okazało się, że Igor, z którym chyba rozmawiałem na początku, niestety ma korepetycję i musiał iść, więc Paulina na nas czekała. Daliśmy paczuszkę, jakoś tam się podzielą, ale no fajnie. Fajna akcja, szybka, paczka dostarczona, więc. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam parę ciekawych pomysłów, więc koniecznie oglądajcie do końca. W międzyczasie musieliśmy zmienić telefon na iPhone'a, bo tamten nie dawał już rady. Plus, z tego telefonu mogę dzwonić. Tutaj nie mam błędu, że sieć zajęta i w ogóle, więc no jest okej. Okay. I włączyłem na chwilę tryb samolotowy, żeby pokazać wam, że mam aktualnie nieodczytanych 459 SMS-ów. Teraz generalnie musimy jechać z Natalią do jej lekarza, ale po lekarzu Natalia proponuje, żebyśmy pojechali do Maczka, zjedli obiad, ale to okay. Widz przez telefon przy drive'ie nam zamówi. Trochę się tego boję. Ja też się tego boję, wyjdzie, ale jedziemy odstawić tutaj do lekarza. No i jak ja będę czekał, to coś tam pewnie jeszcze zrobimy. Dobra, słuchajcie, to jest już u lekarza, sprawdziłem na nieodebrane połączenia i co ciekawe, teraz dzięki temu, że mam iPhone'a, mogę odbierać połączenia FaceTime, czyli mogę odbierać, wiecie, połączenia wideo i rozmawiać z ludźmi na wideo i no poczekam, aż pierwsze takie połączenie będzie, odbierzemy i zobaczymy, z kim się zobaczę. Dobra, jest, słuchajcie, połączenie FaceTime, hej! Co tam? A tego się nie spodziewałaś, co, że odbiorę z kamerką? Nie. A widzisz, a jednak. Siemka, jakieś pytanko czy coś, czy tak po prostu? Co robicie? Czekam na Natalię właśnie, aż wrócę od lekarza, wiesz? Dobra, jak nie masz żadnych pytań ani nic, to będę leciał dalej, nie? Bo staram się jak najwięcej odebrać. Dobra, dzięki. No, dzięki, papa. Dobra, udało się, niestety nie ma żadnego wyzwania i nic, więc szukamy dalej. Halo, halo? Ej, głuchy telefon, takie też są. Jest kolejny FaceTime, uwaga. Halo! Siema, jakiś kontencik dobry macie podobno. Chcecie mi zaśpiewać? Dobra, to czekajcie, podgłoście. No dawajcie, śmiało. Tej wyszła słodką leśnoczę koranką, że wyszła chrupkie co mnie. Dzięki, trzymajcie się, narka. Hej. Słuchajcie, tutaj odzwoniłem, dostałem SMS-a, że mają dla mnie kontencik i no dziewczyny chyba we cztery zaśpiewały, nie? Więc pozdro. Oho, wróciła Natalia. Natalia, przed chwilą mieliśmy koncert, w sensie ja miałem. Serio? Tak, i dziewczyny jakieś na wycieczce mi chyba śpiewały. Pominęło. No niestety, byłaś u lekarza. Będziesz żyła? Chyba tak. Okej. Okay. Ale skoro, słuchajcie, Natalia już jest w samochodzie, to jedziemy teraz pod Maczka, bo jest 16:48, że dałoby się coś zjeść i właśnie o tym, co zjemy, zadecyduje jeden z naszych widzów. No dobra, podjeżdżamy już pod Maczka i teraz...
plan jest taki, że odbieramy telefon od widza, pytamy go, czy chciałby zamówić dla nas coś w maku. Jeśli powie, że tak, to podjeżdżamy pod drive'a i jak będzie nasza kolej, to po prostu wystawię telefon przez okno. No i to właśnie nasz widz przez telefon będzie zamawiał nam rzeczy, których my nie będziemy po prostu znali. Halo? Siema. Siema, co tam? A dobrze, komu tym razem kradłeś telefon? W jakim czasie? Komu tym... Stary, miałeś nie mówić tego, no przecież kurde, to miało być między nami, no. Mam do ciebie ten, pytanko, nie chciałbyś może zamówić tam czegoś w maku? Nie. Ale nie, w sensie, że my zapłacimy i w ogóle ty tylko byś powiedział pani przez telefon, co mamy wziąć. W sensie, podjedziemy do drive'a? Dawaj. Tak, dobra, tylko nie mów nam co, po prostu podjedziemy do drive'a. Jak pani tam powie, dzień dobry, proszę złożyć zamówienie, to jej powiesz, dobra? Okej. Tak. Dzięki, pozdrawki, na razie, trzymaj się. Nie wiem, czy wszystko było dobrze słychać, było też tragiczne światło, więc sorry za to, ale ogólnie jak widzicie, nasz widz zamówił nam 3 pozycje. Sałatkę premium z sosem winegret, tylko nie wiem, czy ten sos dali, zaraz zobaczymy. Do tego wrap bacon deluxe i 20 nuggetsów. No sami siebie w życiu byśmy takiego zamówienia nie zrobili, ale i tak Natalia nie jest źle. Nie jest źle, bo na szczęście z tego wszystko lubimy, ale ja się karobałam, że ktoś nam zamówi 50 cheeseburgerów na przykład. Bez kitu, mógłby tak trollować, no, nie, że... Widzowie mają takie pomysły. Tak, 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 on miał na takiego, co mógłby tak trollować, ale no nie, no na szczęście mamy taką porcję, którą raczej damy radę na spokojnie zjeść. Wróciliśmy jakiś czas temu do domu, ale musiałem podłączyć telefon do ładowania, bo przez te wasze połączenia SMS-y strasznie szybko się rozładowuje. Aktualnie ma 56%, ale w międzyczasie, jak widzicie, dobiliśmy ponad 2000 SMS-ów i ponad 200 nieodebranych połączeń, ale na tym chyba po prostu licznik się blokuje. W międzyczasie pomyślałem, że możemy też dzisiaj robić za darmowego dostawcę jedzenia albo za darmowego Ubera i wstawiłem na relację info, że jak ktoś z Trójmiasta potrzebuje jakieś darmowe zakupy albo darmowego Ubera, to żeby śmiało wysłał SMS-a pod ten numer i zobaczymy, może zaraz ktoś zamówi nas jako dostawcę albo Ubera. No i długo nie było trzeba. Czekaj, słuchajcie, mamy pierwsze zamówienie z Gdańska Chełm, więc kawałek drogi, ale w sumie do ogarnięcia. Emilka napisała, że jest chora, a potrzebuje płatki fitness z biedry i jakiegoś ogórka, a siostra ma ochotę na lody, więc gdybym mógł podbić, to byłaby wdzięczna. I skoro widzowie przeziębiona Wicka prosi o pomoc, to odmówi się. Możemy, dzwonię, żeby dogadać szczegóły. Halo. Halo, hej. Cześć. Słyszałem, że zamówienie jakieś mam do zrealizowania dla was. No tak, jakbyś mógł, to bym była tam gdzieś, bo okej. Chora jestem, więc... Słychać po głosie, zastanawiałem się czasem, czy nie wkręcasz, ale nie, no już teraz słyszę, że faktycznie jesteś chyba przeziębiona. Dobra, słuchaj, to ja bym prosił adresik, lecę zaraz na zakupy do Biedry i wam to podrzucimy z Natalią, co? Dobra, dzięki. Dobra, fajnie, no to czekam, dzięki, hejka. Hejka. Dobra, widzowie, Emilka nie wkręcała, faktycznie brzmi na przeziębioną, więc Natalia... Jedziemy, trzeba uratować widzów tutaj w potrzebie. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy już do Biedry, więc mamy robić szybkie zakupki. I pierwsza rzecz, którą bierzemy, to oczywiście ogórek. Wezmę go przez reklamówkę, żeby oczywiście, wiecie, nie dotykać gołą ręką. Do tego płatki fitness, ale są jedyne jogurtowe. Nie wiem, czy to są zwykłe, bo miały być zwykłe. Wydaje mi się, że to mogą nie być takie klasyczne, więc weźmiemy je i do tego weźmiemy nasze ulubione, klasyczne, biedronkowe płatki. Ja je często jem, one są pyszne, więc w razie jak nie podejdą jogurtowe, to może te będą okej. Do tego dla siostry bierzemy lody i nie będziemy żałowali, weźmiemy o taki wielki pojemnik. I tak sobie pomyślałem, Natalia, że skoro nasza Wicka jest chora, to ona nie da rady zjeść tych lodów, więc może jakąś czekoladę jej weźmiemy. Na pocieszenie, żeby się wyzdrowiała, dobra. No właśnie, żeby mogła zjeść chociaż, nie? O, Natalia, pamiętasz, Jawor z Olą kiedyś robili test na Jaworcy, gotują chyba tych czekolad i mówili, że ta biedronkowa belgijska jest przepyszna, więc może weźmiemy ją. Bierzemy. Taką to ja chętnie spróbował, ale nie ma co. Jedziemy, słuchajcie, dowieść ją w jednym kawałku. Zakup zrobiony, jedziemy teraz szybko dostarczyć, ale w ogóle w dzisiejszym odcinku dzwonią do nas nie tylko widzowie, ale też youtuberzy. Paweł z Olą, nie? Pisali, tak, że próbowali się dodzwonić. Na samym początku próbowali. Tak, ja bardzo próbowali, nie dali rady. Miałem zapisany też na telefonie, a nie na karcie numer Blowka i Blowek też dzwonił, ale no niestety też nie udało nam się odebrać i... Freli wrzucił też na swoją relację, że próbował dzisiaj dzwonić do nas 94 razy, ale no też się niestety nie udało. I ja przepraszam każdego, kto do nas dzwonił, ale nie daliśmy rady odebrać, no ale słuchajcie, dosłownie co sekundę jest połączenie i gdybyśmy mieli tylko odbierać i rozmawiać, to no tak naprawdę nic innego nie dalibyśmy rady zrobić. Ale do naszej przeziębionej Wicki mamy 12 minut drogi, więc ruszamy, bo no lody w bagażniku nie mogą zbyt długo leżeć. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, dzwonimy telefonem i zobaczymy, czy to jest na pewno ten adres. Dostawa z Biedronki. Dzięki. Cześć. Hej.
No dobra, paczuszka dostarczona, więc Wicka zadowolona, ale w międzyczasie, gdy tutaj jechaliśmy, to dostaliśmy kolejne zlecenie, tym razem na darmową taksówkę. O, jak widzicie, jeden widz napisał: siema, podwieziesz mnie z Oliwy do Gdańska Głównego nawet teraz. Napisałem, że najszybciej będę o 21:20, napisał, że pasuje i no powiedziałem, że zaraz zadzwonię, więc dzwonimy. Halo? Halo, dzień dobry, Citrox Taxi z tej strony. Zamawiał pan darmową taksówkę? Jasne. To poprosiłbym adresik, pod jaki podjechać, dobra? To dam znać, za ile będę na miejscu. To wyślę wtedy, dobra? Dobra, wyślij wtedy i ja będę gdzieś tak za 20 minut na Oliwie, więc daj adresik i się spotkamy tam jakoś, dobra? Dobra. Dobra, no to dzięki, trzymaj się. Dobra, słuchajcie, mamy pierwszego klienta, czekamy na adresik, pod jaki podjechać i no zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, podjechaliśmy już na odpowiednią ulicę, gdzieś tutaj powinien czekać nasz widz, tylko nie mamy pojęcia, jak wygląda. No dobra, zaraz znajdziemy. O, tam to stoi. Jest, to on chyba. Jest, dobra, no to ja puścisz go do przodu? Jasne. Dobra, słuchajcie, jest z nami Piotrek, siemano Piotrek. Gdzie jedziemy? W stronę Gdańska Głównego. Dobra, to lecimy. Dobra, słuchajcie, Piotrek ustawiony tam już, o, poszedł za winkiel. Zastanawiałem się, słuchajcie, czy Piotrek ma tutaj jakiś cel, czy tak po prostu, wiecie, napisał, żeby przyjechać, ale okazało się, że z chłopakami wjechali skuterem w jakąś ścianę w garażu i muszą odmalowywać. Gruba akcja, ale nie, bardzo fajnie. Fajnie się jechało, no. Fajnie się jechało, pogadaliśmy, słuchajcie, i o Gruzji, bo był w Gruzji niedawno i w innych krajach, więc... O samochodach, o podróżach, o życiu. O wszystkim, więc bardzo fajnie, ale no czas nagrywać dalej. Ty, Natalia, sobie teraz tak myślę, że skoro Freli dzwonił tyle razy do nas, to on może ma jakiś pomysł na kontent, może zadzwonimy do niego. Jestem ciekawa, ale zadzwońmy, może pojedziemy. Ale... Zróbmy mu taki wjazd na chatę. Tam jest daleko. Nie, dobra, zadzwońmy, zapytajmy, co chciał w ogóle, no. Okej. Okay. Halo? Halo? Wiem, kto Maxie, no z kilometra poznaje ten głos. Co tam? Stary, 300 telefonów wykonałem, nawet nagrałem filmik telefonem, żebyś miał do filmu, jeżeli mi się uda zadzwonić, że dzwonię, nie? Naprawdę. Jezu, dobra, to na bank coś ważnego, czy nie? Czy chciałeś tylko się przywitać? Coś ważnego, bo wrzuciłeś, że jak ktoś z Trójmiasta potrzebuje jakieś darmowe zakupy albo ubera, no, to żeby zadzwonić. Chcę, no. Ja mam ochotę na pizzę. Masz ochotę na pizzę? Ja dzwoniłem stary 300 razy, żeby dostać darmową pizzę. Stary, wiesz, jak byś zadzwonił na pizzę, to już byś dawno ją zjadł, nie? Ale za darmo tak to mam, a tak to bym musiał zapłacić. Dobra, dobra, Maksiu, zrobi się, jest opcja taka, tylko to zajmie 40 minut pewnie. Spoko, ja czekam. Jaka pizza, jaka pizzeria, musisz mi napisać wszystko, plus wpuścisz nas do domu, czy nie? O kurde, wiesz co, nie jest najlepszy pomysł. No dobra, bo myślałem, że może jakiś... U Jaworów, to możecie do Jaworów podejść. No dobra, to podejdziemy do Jaworów w takim razie. Dobra, to ja już szukam jakiejś pizzerii i piszę na SMS-em, co chcę. Dobra, dobra, to pisz, narka. Dobra, no. Okej, okay, mamy wiadomość od Maksia. Stawiam na wasz wybór. Mała pizza pepperoni z sosem pomidorowym. Proszę szybko, bo jestem głodny. Okej, okay, mała pepperoni, sos pomidorowy. To brzmi jak Pizza Hut tylko chyba. Teraz poszukam może czegoś innego, co? Dobra, no ja, ale Maks chyba lubi Pizza Hut. On pamięta się, nagrywał odcinek z Pizza Hut. Jak pobijał rekord gitarę. No właśnie, dobra. Wydaje mi się, jak mała i pepperoni, to on daje nam sygnał, że to ma być Pizza Hut. Okej. Okay. No dobra, widzowie, jak widzicie, mamy to i zamiast jednej mamy aż 4 pizki. Jak pachną? Ładnie? Mega ładnie pachną, no. Wzięliśmy 4, bo skoro Maksi będzie u Pawła i Oli, no to wzięliśmy też dla Pawła, dla Oli, dla Maksia i dla nas, także jedziemy z trochę większą... Pawła i Oli mamy jeszcze jeden prezent. Tak, właśnie, my jeszcze byliśmy, słuchajcie, w domu, byliśmy po Sweet Planet rzeczy, bo no, mamy obiecane dla Pawła i Oli, więc musieliśmy wziąć, ale zamiast jednej pizzy wieziemy 4 plus karton ze Sweet Planet i taka będzie ta dostawa. No dobra, uwaga, dostawa 4 świeżych pizzuni, testujcie. Maksiu nie ma chyba pepperoni takiej typowej, ale chcieliśmy z Pizzy Hut, ale były zamknięte. Jest ta 3:15. Stary, o tej godzinie się nie pije i nie jest niezdrowych rzeczy. No ale... dokładnie, tego zjemy to wszyscy razem i popijemy kolką pewnie, ale myślałem, że powiesz, że o tej godzinie to się nie robi wjazdu na chatę. Z jakiego, wiesz, niezapowiedzianego, nie rodzinie, nie? Tak, dokładnie tak. Ale... to już jak rodzina. O, to chciałem usłyszeć. Tylko na reklamację, tak? Czemu? My dzwoniliśmy ile? 150 razy? 150 razy dzwoniłem i się dodzwoniłem. I jak się dodzwoniłeś? Odebrałeś. Nie odebrałeś, było połączenie normalne. Tak piękną formułkę. Zakład komunalny w Gdyni miał do ciebie dzwonić. No ja wiem, dobra. Otwierajcie, jedźcie, bo to już, wiecie, stygnie, nie? Widzowie, odbieram telefon, ale w sumie nie wiem, co powiedzieć. Zobaczymy, cokolwiek, żeby, okay. Zobaczymy jak. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Do kogo się dodzwoniłem? Zakład pogrzebowy. O kurde. W jakiej sprawie? Chciałem pogrzebać mojego... Nie wykonujemy takich usług. Nie, no. No szkoda. Pozdro, pozdrawiamy serdecznie. A kto to? Jawor, taki mały youtuber. Jawor. Siema. Dobra, uwaga, teraz czas na Maksia. Co Maksiu wymyśli? Halo, słychać mnie? Tak, słychać.
Co u ciebie? Dobrze. Jak masz na imię, ile masz lat? O, przegiąłeś stary, przesadziłeś. No dobra, słuchajcie, wróciliśmy do domu, jest już grubo po północy, telefon ciągle dzwoni, ja nie wiem, czy w ciągu nocy będzie chociaż 5 minut, gdzie nie będzie żadnego połączenia. Ale czytam sobie teraz wasze smsy i kurde, jak ja widzę, jak wy się staracie, próbujecie się dodzwonić, piszecie, że chcielibyście pogadać i w ogóle, to no stwierdziłem, że teraz jak Natalia się kąpie, jeszcze przez pół godzinki poodbieram parę połączeń, podpisuję trochę na wiadomości, żeby jak najwięcej osób dostało jakąkolwiek odpowiedź, bo mimo tego, że jestem zmęczony, to czuję, że no powinienem jeszcze trochę z wami pogadać. Ale w ogóle odpisując te smsy, trafiłem na wiadomość od Piotrka, którego podwoziliśmy do tego garażu i ja w sumie nie wiedziałem, co oni tam dokładnie mają odmalowywać, ale Piotrek wysłał film, jak odmalowują filar w parkingu podziemnym w bloku, więc no już wiadomo, o co chodzi. Chodzi o te żółto-czerwone, może żółto-czarne pasy. Sorry, jestem już zmęczony. Ale nie ma co, idę dobrać parę telefonów i o, jest za 15 pierwsza, a jak widzicie, dalej ludzie dzwonią. Halo? Halo? Siema. Jezus Maria, nie wierzę. No, to ja, co tam? Pozdrawiam Natalię, Justynę i Dawida z Białegostoku. Dobra, słuchajcie, jest godzina 1:43. Pogadałem sobie jeszcze z wami przez godzinę, ale telefony już teraz dzwonią tak średnio raz na 3 minuty, więc no znacznie rzadziej. Jeśli chodzi o SMS-y, no to jak widzicie, mam nieczytanych ponad 3700. Połączeń nie wiem, ile mam nieodebranych, bo ten licznik leci do 200, ale jak tutaj wejdę, to on się jakby resetuje, więc no ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej, tych połączeń od was było tysiące, ale w sumie fajnie, bo mogę z wami trochę pogadać, trochę popisać. Mieliśmy też kilka fajnych interakcji, ale ja teraz ten telefon wyciszam, jeszcze nie usuwam storki, niech ona sobie wisi do jutra. Jutro rano zobaczymy, co tam będzie się działo i no boję się myśleć, jak będzie wyglądał ten telefon i powiadomienia zaraz po tym, jak wstanę. No dobra, witam was z kolejnego dnia. Jest aktualnie godzina 10:24, więc trochę pospałem, ale no musiałem odespać ten wczorajszy dzień, bo po pierwsze, sporo się działo, a po drugie, no rozmawiałem z wami do późna. Jeśli chodzi o telefon, to jakim cudem wytrzymał tę noc, ale zwróćcie uwagę, że po nocy mamy prawie 5000 nieodczytanych SMS-ów, no i licznik nieodebranych połączeń znowu zatrzymany na 200. Ale przydałoby się zjeść teraz jakieś śniadanie i stwierdziłem, że na śniadanie zjem to samo, co jakiś losowy widz, który, o, do mnie zadzwoni i uwaga, mamy pierwsze połączenie, zaraz dowiemy się, co tam było jedzone. Halo? Siema. Siema, co tam? Jestem właśnie na odcinku? No, jesteś. Wow. Słuchaj, mam pytanko do ciebie. Co było jedzone na śniadanko dzisiaj? Ja dzisiaj zjadłem bułkę z szynką. Bułkę z szynką, po prostu? Mhm. To stary, to ja zjem to samo, to co ty dzisiaj, dobra? Dobra. No dobra, no to dzięki wielkie, lecę... No, herbata. No koniecznie, dobra, no to fajnie, bo ja też zawsze piję rano herbaty, więc ja lecę to robić, a tobie życzę miłego dnia, trzymaj się. Dzięki. No heja. No dobra, widzę, w takim razie mamy typowo polskie śniadanie, czyli bułka z szynką i nowego herbata, więc ja lecę to robić i zaraz po śniadaniu coś jeszcze ogarniemy. No dobra, śniadanko gotowe, nie wygląda ono może jakoś powalająco, ja tutaj z chęcią dorzuciłbym jeszcze sałatę i ogórka, ale no nie mogę, bo jem to samo co mój widz. I generalnie muszę na chwilę oddać Natalii kamerę, bo ona jedzie do miasta nagrywać vloga na swój kanał, a no niestety drugi nasz aparat jest aktualnie w serwisie, więc w międzyczasie jak nie będę miał kamery, to po prostu pogadam sobie z wami już tak wiecie, poza kamerą, będę też robił miniaturkę do tego filmu i jak Natalia wróci, no to zrobimy jeszcze jedną całkiem ciekawą rzecz. Dobra, słuchajcie, Natalia już wróciła, zgrywa swoje pliki na kompa i oddała mi aparat, więc mogę wam pokazać, że robiąc miniaturkę, o, jak widzicie, odbierałem połączenie, dlatego tutaj licznik nam się wyzerował, ale odkąd podniosłem telefon, mamy kolejnych 5 nieodebranych. Ale z racji tego, że za 35 minut miną 24 godziny, to stwierdziłem, że zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz i zapłacę bliczkiem 100 zł pierwszej osobie, której uda się mnie rozśmieszyć. Siema, jak masz na imię? Hubert i Dawid. Macie pół minuty, żeby mnie rozśmieszyć. Jeśli wam się uda, wygrywacie 100 bliczkiem. Dobra. Chyba, że nie chcecie próbować, to wtedy mogę dać komuś innemu szansę. Nie, no próbujemy. Zostało wam 8 sekund jeszcze. No to nie, nie ma szans. No niestety zaskoczyłem chłopaków, nie mieli pomysłu, więc czekamy na kolejny telefon. Czemu blondynka cieszy się, że ułożyła układankę? No. Puzzle jest napisane, że mogą ją układać od dzieci do 2 do 5 lat, a blondynka ma 30. Emeryt odebrał emeryturę, wraca zadowolony do domu i spotyka kolegę. Coś ty taki radosny. Odebrałem właśnie emeryturę, idę do domu zaszaleć. Co? A jak można szaleć w domu? Włączę sobie światło i na pół godziny. Okej.
No i niestety, słuchajcie, jak widzicie, jest 13.57, rozmawiałem jeszcze z kilkoma osobami, ale wczoraj o 13.54 stawiłem na mojego Instagrama relację, która w tym momencie, jak widzicie, jest już niewidoczna, bo minęły 24 godziny. To oznacza, że niestety nikomu nie udało się mnie rozśmieszyć, więc nikomu nie dałem rady przelać już stówki bliczkiem, ale w tym momencie, jak widzicie, wyjąłem już kartę z telefonu, więc no ten numer dzisiejszego filmu jest już nieaktywny. No a tym będziemy kończyli ten film, dzięki każdemu, kto próbował dzwonić, przepraszam każdego, komu nie udało się dodzwonić, ale no tych połączeń było tyle, że już teraz wiem, że lepiej, żeby mój numer raczej nigdy nie wyciekł. To były fajne i ciekawe 24 godziny. Jeśli wam się też podobało, to strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów, a póki co ja lecę to montować. Trzymajcie się i do następnego.